Wojciech Orzechowski i Michał Pora. Jesteśmy ponownie w Radomiu. Michał to już weteran. To już chyba trzeci rok wracasz nieruchomościami. No. Trzeci z małym hakiem. Nawet. Trzeci. Trzeba tam zerknąć głęboko, głęboko na YouTubie, poszukać innych starszych odcinków. No bo trochę już mamy tutaj mieszkań w Radomiu zaliczonych. Ale to jest bardzo specyficzne. Może przejdźmy się kawałek i popowiadasz nam, nie? Ja jeszcze tylko tak tutaj pokażę łazieneczkę. No. Bardzo fajnie zrobiona, duże. Ile metrów ma mieszkanie? 53 metry. 53 metry. I mamy dwie sypialnie oraz aneks z kuchnią. Sypialnie z oknami na wschód, także rano nas budzi słońce. Salon z aneksem kuchennym z kolei na zachód, także po południu mamy słoneczne mieszkanie. No to wejdźmy może najpierw do aneksu. Tutaj z salonem. Faktycznie zachód, słoneczko świeci i mamy widok na ulicę Traugutta. I co ciekawe, to jest kamieniczka, nie jest blok. Dokładnie tak. Jakbyś kupował jeszcze raz, to byś kupił w kamieniczce? Zastanowiłbym się trochę dłużej. Zastanowiłbyś się trochę dłużej. Trochę dłużej bym ponegocjował. Trochę dłużej byś ponegocjował, no właśnie. No ciekawe, bo te kamieniczki nie są ze sobą zawsze jakieś no, przygody, niespodzianki. Jakie niespodzianki mieliście tutaj? Czy nie było niespodzianek? Największa niespodzianka to taka, że nie było. Niespodzianka, bo to wiedzieliśmy w momencie zakupu, nie było żadnego ogrzewania tutaj. Poprzedni właściciele mieli tylko elektryczne, zwykłe piecyki. A dzisiaj mamy centralę. Gdybyś miał podsumować koszty założenia takiego centralnego od podstaw, to jaka kwota? Około z robocizna plus materiał plus piec całościowo około 12 tysięcy. 12 tysięcy, włącznie z kaloryferami. Przez wszystkie. To dużo. Też i z hydrauliką całościowo. Z hydrauliką. Ale to i tak dużo. Tak mi się wydaje, że dużo. Solidna firma robiła. Gwarancję daje długą. Przejdźmy sobie o nasze drzwi, widzę z paczki remontowej. Dokładnie tak. Z Łodzi przyjechały. Z Łodzi przyjechały. Pięknie ptaki śpiewają. Bardzo ładnie pachnie kebabem. Mamy podwórko. I na podwórku można wjeżdżać. Można parkować. I widok na katedrę. I widok na katedrę. Bach, tu jest katedra. A jakieś mankamenty? Nie ma mankamentów. Idealne mieszkanie. Tak. Idealne mieszkanie. Można się wprowadzić i mieszkać. Mamy fotel, którego nie ma nikt inny. A skąd taki fotel masz? To jest własnoręcznie zrobiony. Ty robiłeś? Nie ja. Ale Gosia. Mustrzyk też. No nieźle. Pozdrawiamy Gosia. Nam został, tak. Pozdrawiamy Gosia. Nikt takich nie ma. Okej, 53 metry, tak? 53 metry. 3. No i ile w remont włożyłeś z metra licząc? 1000 zł. 1000? Ale włącznie z całościowo. Tym co? Tak, całościowo. No to ci powiem, że... Ekipa była solidna, która nie bierze drogo. Że nie bierze drogo? No to jest właśnie grunt znaleźć odpowiednią ekipę. No dobrze, słuchaj. No to w takim razie życzymy ci dalszych sukcesów. No i kolejnych mieszkań. Które to już z kolei? Czwarte. Czwarte. Jest. Pamiętam to pierwsze na Jastrzębie. Na Jastrzębie. Dobra, na Jastrzębie. Nie, całkiem niedaleko. Całkiem niedaleko. Z pół kilometra stąd. Trzymasz się tutaj jednego miejsca. No dobrze. No to co? Pozdrawiamy wszystkich internautów. Życzymy tobie również wszystkiego dobrego. No i do zobaczenia na kolejnym mieszkaniu. Zapraszam.